Dzień dobry, Hejka, witam i cała reszta słów, które mu, których muszę się nauczyć. Muszę chyba kupić sobie słownik, żeby Was inaczej witać. Ja muszę, żeby zacząć w ogóle jakkolwiek widać, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Musimy poczynić takie inwestycje, a skoro już o inwestycjach mowa, to to się całkiem dobrze łączy z tematem przewodnim naszego odcinka, bo dzisiaj będziemy mówić o biznesach, tak. a raczej o czymś, co na początku w ogóle biznesem być nie miało i chyba wszystko się tak w miarę organicznie rozwinęło. U mnie to wszystko zaczęło się od decyzji podjętej 7 lat temu, kiedy założyłam bloga. Jaki ty masz starz, Marta? Myślę, że podobny. A ty ostatnio obchodziłaś jeszcze urodziny z tego powodu, nie? Urodziny bloga, urodziny wszystkiego. U mnie chyba podobnie, bo tak to się też zaczęło mniej więcej z 7 lat temu. Oglądałam ostatnio z Łukaszem zdjęcia mniej więcej właśnie odkąd jesteśmy razem, czyli 9 lat. I naprawdę dopiero sobie uświadomiłam, jak dużo, dużo przez ten czas się wydarzyło i na jak bardzo innym etapie życia byłam zakładając bloga niż jestem teraz. Wtedy jeszcze byłam świeżo przed rozpoczęciem studiów z dietetyki i zakładałam tego bloga głównie po to, żeby mieć gdzie pisać o swoim własnym, prywatnym odchudzaniu i też w nadziei, że jeżeli będę regularnie prowadzić swoją stronę, no to później, jak będę miała gabinet, to będzie lepiej wypozycjowana może ta strona, albo będę miała, wiesz, szansę dotrzeć do moich potencjalnych klientów, żeby mieć kogo przyjmować w gabinecie. I głównie pisałam o tym, ale jako, że była wtedy duża moda na blogi lifestyle'owe, no to mieszałam te tematy po prostu... Totalny miszmasz i myślę, że wielu wpisów wolałabym już teraz nie opublikować, ale, ale mimo wszystko cieszę się, że one były, bo może widocznie były potrzebne do tego, żeby wziąć ten rozpęd i się rozkręcić i żeby wyszło z tego coś fajnego. No, ja pamiętam jak pisałaś właśnie o różnych rzeczach, bo już wtedy Cię podczytywałam. U mnie to się... Właśnie nie wiem od kiedy w sumie liczyć, bo tak naprawdę ja tak na, na początku nie założyłam bloga FIT. Tylko zaczęłam od Marta pisze, czyli takiego bloga typowo lifestyle'owego, bo ja chciałam być przecież dziennikarką. I myślałam sobie, że mając takiego bloga będę, wiesz, bardziej opiniotwórcza, tak jak ty, że e, tobie by to pomogło prowadzić gabinet, a mi by to pomogło w takim byciu lepszą dziennikarką i wiesz, masz, masz jakieś ćwiczenie swojego warsztatu i tak dalej, tak dalej, a przy okazji ktoś by mógł mnie poznać i może bym była drugim kominkiem i w ogóle wiesz. Kominek to było wtedy guru. Tak, kominek był wtedy guru, więc yy, więc tak jakby to było coś, co mnie popchało do tego, I ja Marta pisze założyłam e, chyba z miesiąc przed maturą. Ale no jak widzicie, to poszło w zupełnie inną stronę i kilka lat później założyłam codziennie fit. I to to był taki wstęp do biznesu. Chociaż ja w ogóle o sobie nie myślę, jako o osobie, która ma biznes, to jest chyba błąd. <grym> No wiesz, może powiedzieć, że każda z nas, chcąc, nie chcąc, jesteśmy bizneswoman, bo jesteśmy woman i mamy swój biznes, więc trochę, trochę jednak bym tutaj polemizowała, ale faktycznie ja też dopiero od niedawna zaczynam myśleć o tym. Bardziej jako o firmie, która musi jakoś działać i warto coś zaplanować, przewidzieć, nie wiem, właśnie zainwestować. A wcześniej to wszystko rozwijało się bardzo powoli organicznie. Na początku, właśnie takie pierwsze pieniądze, jakie się w ogóle wokół tego pojawiły, to były chyba po roku i to były jakieś bardzo nieduże pieniądze typu 300 zł, chyba na pizza, portal do wykorzystania w ogóle w formie bonu. To chyba była moja pierwsza współpraca na blogu. I to było mniej więcej po roku pisania tych tekstów, a już wtedy powoli były w blogosferze pieniądze. To nie jest tak, że my nie wiedziałyśmy, w co wchodzimy, prawda? Tak, tak, tak. Tak, już, już dużo osób w sumie nawet zarabiało. Była fasjonelka, była Segrita, był Kominek. Tak. Pamiętam ich wycieczkę Peżotem chyba na zwiedzanie tak, Chorwacji tak, czy coś tak, takiego, tak, taką tak. kampanię reklamową. I to powoli się już rozwijało. Tak. tak. Była jakaś kampania z Somersby też. Pamiętasz? Było coś takiego tak, też. Pamiętam. To, no, więc tak jakby, no wiadomo było, o co chodzi. Eee, natomiast u mnie tak jakby zakładanie bloga nie było związane z zarobkiem na początku i, i w żaden sposób nie zakładałam tego, żeby zarabiać. Natomiast to tak jak mówisz, tak jak u ciebie, rozwinęło się tak organicznie i po prostu jakoś tak wyszło i chyba dzisiaj mam nadzieję, że pogadamy o tym, jak to wyszło. Eee, i, I jak to się to wszystko potoczyło dalej. A jeśli chodzi o pierwszą współpracę, to ja za moją dostałam 100 zł. To było jeszcze na Marta Gratula Pisze. Gratulacja. To było na Marta Pisze, ale słuchaj za co? Za pół roku reklamy wyświetlanej na stronie. Wiesz. I teraz z perspektywy czasu, no, dałam się trochę ograć, ale. Byłam... Ale z drugiej strony. Dla tamtej Moniki, na przykład, te 300 zł, to ja sobie patrzyłam, że to jest, nie wiem, mój budżet na przyjemności wzrósł o 100% na przykład. Tak, tak, bo tak może... właśnie, miałam, właśnie miałam do tego dążyć, że u mnie to było to samo, że te 100 zł to było w ogóle wow. Bo to wiesz, na studencki budżet, nagle dodatkowa 100 to naprawdę jest sporo, więc, więc to było, no, to było coś. Wtedy byłam bardzo zadowolona z tego. Przypomniałam się jakaś kampania, to już chyba musiało być trochę później, może z dwa albo trzy lata, jak prowadziłam bloga, która teraz sobie jestem dumna z tego, że ten mój kręgosłup moralny gdzieś tam dawał się we znaki, bo to była propozycja od McDonald's. Jakaś, nie aż taka najgorsza, nie, że miałam powiedzieć, frytki są super i jest się je dla zdrowia. Tylko wiesz, jakaś kampania taka społeczna, właśnie, ale opłacana jednak przez Maka. I tam był chyba do zorganizowania konkurs, gdzie czytelnicy mogli dostać 10 iPadów, a ja chyba 4000 tysiące złotych. To była w ogóle pierwsza taka propozycja, jakaś w tysiącach yy, blogowa. I mnie ścięło z nóg, ale powiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Nie wiesz, taka, yy, że po prostu, no nie i koniec. Nie ma szans. Tak samo odrzuciłam kiedyś na początku bloga m, propozycję współpracy z firmą produkującą kawę albo ekspresy do kawy. Już nie pamiętam, bo ja wtedy kawy nie piłam i powiedziałam: Nie piję, no to nie będę udawać, że piję. I cieszę się, że to teraz zrobiłam, bo yy, wiadomo, mam może jakieś kampanie, z których jestem mniej lub yy, średnio zadowolona, ale nie mam żadnej takiej, w której muszę się wstydzić za to, że w ogóle moje nazwisko było z jakąś marką kojarzone. I tutaj od początku faktycznie gdzieś. Coś mi kazało postępować lojalnie chyba też wobec tych osób, no bo to jest też chyba najważniejszy element tego wszystkiego, że my to pisałyśmy na początku w przestrzeń, ktoś to komentował, bo ludzie jeszcze wtedy byli, inna kultura komentowania wpisów na blogu. tak, to tak, były tak. setki komentarzy tak, pod wpisami. Tak. Zdecydowanie, I ja kojarzyłam tych ludzi po nikach, ja wiesz, byłam ciekawa co konkretna osoba, na przykład taka Sewilka, zapamiętałam ją, nie wiem czemu, ale na przykład Sewilka, co ona napisze na ten temat, byłam ciekawa. I od początku była ta wysoka świadomość, że po drugiej stronie są ludzie i że nie chcę zrobić jakiejś, no nie wiem, że nie chcę ich wykorzystać, nie? No, wiem o co chodzi. U mnie, u mnie też podobnie, w ogóle było mnóstwo tych komentarzy, teraz już tak nie, nie jest i to nie jest kwestia tego, że, że po prostu, nie wiem, ludzi jest mniej. Bo na przykład statystyki są większe, ale tak jakby rzeczywiście bardziej się teraz to przekłada na jakieś tam reakcje, serduszka i te sprawy, a dużo mniej osób komentuje. Eee, co jest takie, znaczy ja lubię, jak ludzie komentują, więc jak chcecie, to wejdźcie na nasz YouTube. Jeśli słuchacie nas na Spotify, możecie skomentować każdy podcast, który jest, <laughs> bo my zawsze też czytamy te komentarze, nie jesteśmy w stanie odpisać też na wszystkie. Ale też między sobą je potem e, obgadujemy, więc jesteśmy na bieżąco. E, no rzeczywiście tak jest, że, że tych komentarzy było większe. Kurde, że tęskniłam za tym, bo ja teraz mam tylko kilka komentarzy na blogu zazwyczaj. Ja tak Dużo samo, się... ale też się przeniosły do pierwszych. Do tak, właśnie miałam to powiedzieć. Bo wiesz, kiedyś blog był takim. Sercem tego wszystkiego, a cała reszta była tylko dodatkiem do informowania o wpijach tak. na blogu. A teraz prawda jest taka, że e, przynajmniej u mnie to tak wygląda, że każde z tych mediów traktuje trochę jako taki osobny byt i się zastanawiam, co zrobić, żeby znowu zaangażować osoby i żeby dać jakąś wartościową treść i żeby pokonać algorytmy e, tych konkretnych mediów społecznościowych, żeby dotrzeć do większej ilości osób niż na przykład, nie wiem, 50%. 50% to teraz i tak już jest naprawdę jest już dobry dużo. wynik, biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany. Także trzeba się teraz chyba bardziej nagłowić, ale zobacz, obie mamy sentyment do blogowania, bo mimo jakiegoś spadku aktywności, to dalej jesteśmy tam obecne i staramy się też tworzyć te wpisy tylko pod bloga. Tak, ja sobie nie wyobrażam w ogóle zamykać bloga i, e, i też wiem, że ludzie czytają blogi, mimo tego, że się mówi, że nie. Oni po prostu są mniej aktywni, czasami mniej komentują, ale oni są i, i to widać. E, czy jak właśnie potem w social mediach komentują te notki, albo je udostępniają, czy, koment, czy. Poza tym, dla mnie blog jest takim moim miejscem. Wiesz, Instagram nie jest mój, Facebook nie jest tak. mój, YouTube też nie jest mój. W każdej chwili ktoś mi nam może zamknąć konto i nara, a, a blog jest mój, tak jakby to jest moje miejsce i, i to, jest, to jest w tym wszystkim fajne. Więc myślę, że. No i na blogu można się bardziej rozpisać. Ja to tak. Ja lubię pisać, tak, więc tak. Ty też zresztą pewnie, więc... To prawda, kobyły to jest moja <noise> specjalność. A ostatnio Łukasz zadał mi, to było chyba dosłownie wczoraj albo przedwczoraj, takie pytanie, że na ile wyceniłabym sprzedaż swojej marki. Aha, to było tak, bo mówiłam, że Joanna Glogaza sprzedaje swoją markę piżamową i że wow, że taka ciekawa decyzja i mówi, że na ile ja bym wyceniła sprzedaż Dr. Lifestyle i powiedziałam mu, że chyba nie ma takiej kwoty, bo jeżeli musiałabym dać zgodę na to, żeby w dowolny sposób ta marka mogła zostać wykorzystana i wyobraziłam sobie na przykład suplement spalacz tłuszczu Dr. Lifestyle, <laughs> y, catering detox sokowy Dr. Lifestyle i tak dalej, to myślę, że to by mogły być nie wiem, grube miliony. Oczywiście mogę wiedzieć o sobie tylko na tyle, na ile mnie sprawdzono, więc dopiero w momencie, kiedy by były te pieniądze na stole, to by było wiadomo, jak się człowiek zachowa, albo też może od okoliczności życiowych, na co by te pieniądze trzeba było przeznaczyć. Mhm. Ale tak, na ten moment wydaje mi się, że po prostu nie ma takiej kwoty, bo to jest tak duża część mnie i to jest taki kawał mojego życia w to włożony, że no nie ma takiej opcji po prostu. Także, jeżeli słucha nas jakiś producent detoksów sokowych, to moja gęba na waszych etykietach nie powstanie. No ja teraz y, chciałam powiedzieć, że ja też nigdy, nigdy, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że pewnie zależałoby to od okoliczności jakichś życiowych. E, czy na przykład wszyscy są zdrowi, czy nie są potrzebne te pieniądze na jakiś wyższy cel, ale myślę, że też chyba nie ma takiej kwoty. Po prostu nie, dla mnie codziennie fit to ja, typ nie wyobrażam sobie. E, chociaż e, u mnie akurat już jest Katerinko o takiej nazwie. To jest taka lipa, po prostu no. tak się wkurzam na to, że, że nie ma e, możliwości prawnych, żeby uregulować właśnie to Twoje prawo do nazwy, prawda tutaj? Nie mogę, nie mogę, ale ponieważ nie... Ja, my próbowaliśmy zgłaszać... E, nazwę codziennie Fit jako, jako znak zastrzeżony udało się to zrobić z logotypem ale nie udało się tego zrobić z samą nazwą ponieważ jest to zwrot tak jakby który się używa więc odrzucili, odrzucili to nam no i jest taki catering pod taką nazwą nawet używa moich hashtagów, więc nie, nie kupujcie go nie wierzę że nie wiedzą o moim istnieniu nie takie było tłumaczenie że nie wiedzą że nie wpisali w Google, nie, jak rejestrowali codzienny fit.com, że jest coś takiego jak codzienny i to jest coś, co funkcjonuje od 7 lat. Więc. No, ale, ale tak bywa. W każdym razie to nie jest mój catering, więc nie polecam go. I, i myślę, no, że chyba nie ma aktualnie takiej kwoty, za którą bym mogła to sprzedać, bo nawet chodzi o to, że ja bym, nie... ja, bym ja i tak bym to robiła. To bym chyba inną nazwę wymyśliła i bym powiedziała, hej chodźcie teraz do mnie, mam teraz inną nazwę, nazywam się, nie wiem. Codziennie fat. <grymne> mogłabym wtedy występować jako ekspert na Twoich vlogach i zrobiłybyśmy taką zakładkę biesiada. Biesiada, e, tak. By, tak. I, I to by było coś, w czym ja bym się też myślę odnalazła, więc widać jest dla mnie szansa na karierę jeszcze w osobnej branży. Ostatnio oglądam ciągle Roberta Makłowicza i uważam, że to jest mój idol i tak trzeba żyć i to jest osoba, która najbardziej mi aktualnie imponuje i bardzo mi się właśnie podobało, jak tak stał w takich kąpielóweczkach i widać tą miłość do jedzenia wyrażoną w obwodzie brzucha i on tak sobie jest Stał, po prostu nic sobie z tego nie robiąc, i opowiadał o tym jedzonku dalej, i pił sobie to winko. Też zwróciłam uwagę, że pije winko praktycznie w każdym kadrze, który wchodzi, wiesz, jest nagranie na przez cały dzień, a Robert ma przy każdej okazji kolejną lampkę wina Ja mówię, Mój człowiek, może. <sum> Także, jak widzicie, jestem gotowa na y, pisanie zakładki, ale póki co, no to każda z nas przy tej swojej firmie zostaje i w zasadzie to wszystko zaczęło się rozwijać. U mnie myślę, że tak, najbardziej. W 2017 roku, czyli 3-4 lata temu mniej więcej, kiedy właśnie pojawił się pierwszy produkt, to były korepetycje z odchudzania, i wtedy to wszystko się zmieniło, ale też um, tempo zmian nadała spontaniczna decyzja um, Łukasza, a raczej nasza wspólna, o tym, że on odchodzi z etatu, dajemy sobie 3 miesiące i musimy jakoś to zrobić, tak, żeby było na życie, na przeżycie dla dwóch osób. Mhm. Mieliśmy odłożone pieniądze na te 3 miesiące, um, i jeżeli się to uda, to Łukasz nie szuka kolejnej pracy na etat, tylko działamy tutaj. No i faktycznie to się udało zrobić czasami wiadomo było lepiej, czasami gorzej, ale ten pierwszy własny, samodzielny produkt pokazał nam, że to ma bardzo duży potencjał i stopniowo, powolutku zaczynaliśmy właśnie to wszystko, to wszystko rozwijać razem. A u Ciebie jak to było? Patryk kiedy zrezygnował z pracy i dołączył do Ciebie tak etatowo, Bo wy mieliście jeszcze brat Burgera. Tak, tak, właśnie miałam mówić, że on z etatu wcześniej, e, wcześniej zrezygnował. My w ogóle najpierw e, Patryk jak pracował na etacie Chcieliśmy zacząć robić swoje rzeczy, ale nie myśleliśmy w ogóle bardziej o blogu. Tylko właśnie o robieniu stron internetowych, grafik i tak dalej. Patryk jest grafikiem, więc, tak jakby to była jego działka. Moja działka to był copywriting i też zajmowanie się klientami i tego typu rzeczy. Więc, więc od tego się zaczęło i też mniej więcej tak w około 2017 roku, no myślę, że tak, że gdzieś 3 lata temu, tak ostatnie zlecenie z bamburgera oddaliśmy i powiedzieliśmy. Że nie chcemy już tego więcej robić. <gulanie> Ogólnie bardzo to lubiliśmy robić, natomiast praca z klientami jest ciężka. I, i ilość poprawek, wymienionych maili, nerwów i tego wszystkiego była duża. I po prostu stwierdziliśmy, że, że chcemy spróbować iść w inną stronę. I my zrobiliśmy pierwszy produkt u mnie, to była przemiana, plan treningowy. Na 12 tygodni, na 4 tygodnie. Każdy trening był inny, to było w formie PDF-a. Razem z tam w tej wersji większej z wideo, z techniką ćwiczeń. E, I ja w ogóle nie miałam żadnego pojęcia o tym, jak sprzedać produkt. Ja po prostu powiedziałam, że to robię i to zrobiłam, i po prostu dałam znać odbiorcom, że to robię, i e, przemiana sprzedaje się do tej pory. Więc. To jest, to jest właśnie super produktach cyfrowych. To jest magia, to jest magia. To się sprzedaje do tej pory, ale ja po, ja po tych trzech latach ja dalej uważam, że to jest bardzo dobry plan treningowy. Także e, cieszę się, że włożyłam w to na tyle dużo pracy. Starałam się jak najbardziej tak jakby zaangażować w też w tworzenie tego. E, tak, żeby mieć takie przekonanie. No cieszę się, że mam te przekonanie, że to dalej jest dobre. Wiesz, że nie muszę tego chować gdzieś tam pod. W kąt, i, i o mój Boże, co ja zrobiłam, teraz już się tak nie robi. Tylko używałam, staram się używać takiej uniwersalnej wiedzy, żeby to się nie przydawniło, się udało. I chyba podobnie jest z twoimi korepetycjami, nie? Dokładnie tak. Jedynie teraz mam taką fanaberię, że chcę to zrobić lepiej, bo wiadomo, wiesz, u mnie to działa na edycję. Są dwa takie rzuty w roku, kiedy bardzo dużo osób dołącza w jednym czasie, i teraz, szykując się do kolejnej edycji, właśnie postanowiłam jej nie zrobić, po to, żeby zebrać to doświadczenie z trzech lat, które miałam z dziewczynami, bo to jest też praca w grupie wsparcia, więc ja jestem na bieżąco z ich żalpostami, problemami itd., więc jestem w stanie zrobić to teraz lepiej, ale też wiem, że, że warto jest przerobić ten kurs jeszcze raz, bo on się będzie sprzedawał przez kolejne lata na 100% zresztą ja bym miała takie marzenie żeby to był pro, produkt budzący równie duże zainteresowanie co diety dlatego też na przykład do najbliższej edycji postanowiłam dołożyć jako gratis diety ze względu na to, żeby zwiększyć zainteresowanie kursem bo wiem niestety, że mniejszą skłonność ma aktualnie większa grupa osób do uczenia się i dowiadywania się o co chodzi i łatwiejsze do wdrożenia są takie diety jako produkt, wiesz kupujesz, wiesz co masz zrobić tak. i od razu można to zastosować, ale to niestety u wielu osób się po prostu nie sprawdza, tak? Dlatego u mnie jest decyzja o tej aktualizacji, bo wiem, że to będzie na kolejne lata po prostu odnowione i będzie na pewno super działało. Ale z tego, co mówimy obie, no to potrzebowałyśmy około 4-5 lat, żeby faktycznie dojść do takiego momentu, kiedy można było z tego spokojnie wyżyć i, i te pieniądze zaczęły się robić jakieś bardziej sensowne, a nie rodzące pytania rodziców, no ale kiedy znajdziesz sobie tak. poważną pracę na przykład. Tak. A twoi rodzice wiedzą, czym ty się zajmujesz? Oni to jak to y, rozumieją? Tak, moja mama mówi, że robię treningi obwoźne. Tak nazywa moją trasę treningową. <grym> My... Dobry, sobie taki cyrk. Nie, mnie to też <grym> zawsze się <grym z> kojarzy <cyrkiem. grym> z cyrkiem, mnie to tak bawi treningi obwoźne, nie? I po prostu jeżdżę po Polsce i robię treningi. Co jest też prawdą, bo trasa treningowa tak wygląda, nie? Przecież jeżdżę po Polsce i robię treningi, więc moja mama ma 100% racji. No i wiedzą mniej więcej, co robię. Są zapisani do newslettera, nawet się pojawiają czasami na live'ach. i Zawsze mi mówią po, że są na live'ie. Więc, więc coś tam już ogarniają. Na początku nie było tak, ale to całe otoczenie tak jakby nie do końca ogarniało, co ja robię. Teraz mam wrażenie, że praca w internecie, budowanie swojej marki w internecie, to wszystko już jest takie bardziej popularne i ludzie się już nie dziwią. Chociaż ostatnio miałam taką mm -hmm. sytuację, na takim spotkaniu, gdzie, gdzie była obca osoba, yy, która mnie pytała, jak to działa. Jak to w ogóle działa, że ja zarabiam przez internet? Wiesz, czy Facebook mi płaci na przykład za ilość lajków yy, i tak dalej? I to jest ciężkie do wytłumaczenia od zera. Ale to może właśnie poruszmy ten temat, bo może właśnie słuchacze też nie wiedzą, na czym konkretnie można zarobić w internecie. Facebook nie płaci nie. za lajki, Instagram, a Instagram też nie, ale już na przykład YouTube za wyświetlenia płaci. Tak, nie za subskrypcję, za wyświetlenia reklam. Czyli jeśli na przykład w filmie pojawia się reklama i ileś tam ludzi ją obejrzy, to my z tego mamy jakieś tam pieniądze. Oczywiście za poje... z naciskiem na jakieś. Jakieś. <laughs> z, Oczywiście za pojedynczą reklamę to są, wiecie, grosze, nie? Ale uzbiera się, uzbiera i. Jest na przykład na opłatę serwera na stronie, bo obecność w internecie wiąże się też z kosztami. Więc, tak jakby tutaj, to nie jest tak, że to jest zawsze czysty zarobek. E, na blogu można zarabiać i na swoich kontach na Instagramie czy na Facebooku, także współpracując z markami, reklamując tak. jakieś produkty. I marka się. Zazwyczaj wygląda to tak, że pisze agencja reklamowa albo marka. Maila, że jest zainteresowana współpracą, prosi o wycenę, spodanie statystyk, i tak e, i tak jakby celem współpracy dla tej marki zazwyczaj jest albo wizerunek, czyli po prostu pozytywny wizerunek związany z tym, że na przykład, nie wiem, wy lubicie Monikę, więc jeśli Monika poleci e, wino czerwone wytrawne, to chętniej sięgniecie po te wino czerwone wytrawne, bo Monika jest dla was ekspertem od wina. Poczekaj. Halo, winnica Lidla, czy wy mnie słyszycie? HEEEE <laughs> No, ale tak, to byłaby reklama, w której czułabym się wiarygodnie, a prawda jest taka, że obie mamy ten komfort, że możemy przebierać w tych ofertach i wybierać właśnie tylko takie kampanie, w których jest naprawdę y, zasadne wziąć udział z naszej strony. I to jest właśnie też y, pozytywny aspekt posiadania swoich produktów, że to daje tą wolność w wybrzydzaniu, tak? Że jeżeli nie jesteś uzależniony tylko i wyłącznie od pieniędzy sponsorów, no to wtedy łatwiej jest zachować tą suwerenność i y, no, podejmować dobre, dobre decyzje dla, dla swojej marki, bo pieniądze w blogosferze właśnie. Zarabia się tak, jak powiedziała Marta, na tym, że albo gdzieś jest lokowanie jakiegoś produktu, albo mówimy o jakiejś usłudze, albo czasami są to też takie kampanie typowo-wizerunkowe, jak na przykład. Mógłby być sponsor, jakaś marka spożywcza, która produkuje sałatki i dlaczego warto jeść warzywa. Na przykład, tak by to mogło wyglądać. Mhm. Tak, i partnerem takiego odcinka mógłby być ten producent sałatek, na przykład. Więc za to się dostaje już konkretne pieniądze, bo to jest taka sama, a nawet skuteczniejsza forma reklamy, niż na przykład reklama w gazecie czy w telewizji. Tak. Więc to jest taki kolejny filar, na którym można zarabiać. No i teraz coraz bardziej popularne są właśnie własne produkty i usługi, szczególnie u osób specjaliz specjalizujących się w jakiejś konkretnej dziedzinie. Chociaż co mnie akurat co mi się nie podoba, też u osób niespecjalizujących tak. się w różnych dziedzinach można znaleźć swoje produkty, no bo można nastał pewien taki trend, tak? Że, że sprzedaje się swoje produkty, a nie każdy sprzedaje to na czym się zna. Tak, na przykład. A to jest tak, tak jak, jak mówiłyśmy w, w ostatnim podcaście, wystarczy czasami schudnąć i napisać o tym książkę i już się ma produkt swój. Albo nie wiem, rozpisać plan treningowy nie będąc trenerem, ale schudną, ale mając szczypą sylwetkę, więc tak jakby, no tutaj niestety. Produkt produktowi nierówny, ale rzeczywiście to tak naprawdę jest taka sama usługa jak, e, jak, jak, jak usługi fizyczne, bo tak naprawdę książki też kupujemy od ekspertów i tak dalej. Dokładnie. To jest dokładnie to samo, tylko po prostu przeniesione do internetu. E, no i a pozytywny. A... A pozytywny aspekt tego jest taki, że możecie kupić, jeżeli kupujecie od zaufanej osoby, którą śledzicie od lat i wiecie, że ona po prostu kitu nie wciska, no to nie ryzykujecie tego, że na przykład to będzie kolejna książka kucharska, którą rzucicie w kąt, bo nie wiecie, czego się spodziewać, tylko jeżeli ja coś wypuszczam, to wiecie, jakie to są posiłki, bo mam ich mnóstwo tak, na blogu, mnóstwo tak. na Instagramie. I nie kupujecie kota w worku, więc to jest też y, z drugiej strony właśnie okazja do zakupu od zaufanej osoby i mniejsze narażenie na to, że kupicie bubla. Tak, produktem mogą być właśnie czy książki, czy jakieś kursy, e, czy w moim przypadku na przykład produktem jest też obóz sportowy i trasa treningowa, więc e, gdzie możemy się spotkać, i tak dalej. E, no, więc, więc tak naprawdę wachlarz tych produktów jest naprawdę spory. I to też jest jakaś tam forma zarabiania. Myślę, że jedna z takich lepszych, jeśli chodzi o własną markę, bo tak jak mówiła Monika, wtedy nie jesteśmy tak uzależnieni od tego, czy ktoś przyjdzie z propozycją. Co to będzie? Czy mamy nóż na gardle, i fajnie byłoby wziąć tą współpracę, żeby mieć pieniądze na życie? No bo nie da się ukryć, że za coś trzeba płacić te rachunki, i tak dalej. I za lajki z Facebooka tego tym się nie da zapłacić za prąd, więc, więc to jest rzeczywiście daje pewien komfort. No, ja pamiętam taką sytuację z nożem na gardle, Ona wcale miała nie tak dawno miejsce, bo to było 3 lata temu w wakacje, kiedy braliśmy kredyt na biuro i no po prostu szybciej wszyscy chcieli od nas pieniądze, niż my dostaliśmy ten kredyt. I to była naprawdę taka sytuacja nożowo-gardłowa do tego stopnia, że wyprzedawaliśmy majątek w postaci na przykład zegarków polara. Do tej pory to pamiętam, że sprzedaliśmy. Czy nie, to były chyba garminy wtedy. Może dlatego, wiesz, tak los chciał, żebyśmy zdradzieckie zegarki się pozbyli, ale naprawdę nie było wtedy za ciekawie. it yeah. Ale daliśmy radę, przetrwaliśmy. No kurde, zresztą to nie jest nic dziwnego, że młodzi ludzie w Polsce miewają problemy tak. finansowe i że zdarzają się lepsze lub gorsze okresy. Ale ja teraz muszę zupełnie szczerze przyznać, że nie spodziewałam się, że można zarobić w internecie tak przyzwoite pieniądze, z jakimi ja mam teraz u siebie do czynienia. I jest to na pewno właśnie skutkiem tych wszystkich decyzji podejmowanych na przestrzeni siedmiu lat, że się nie połasiłyśmy na łatwe pieniądze w postaci właśnie brania od sponsorów wszystkiego, co dawali, że nie wiem. Nigdy na, nie nadużyłyśmy zaufania hmm, czytelników. Wiadomo, błędy może, mogły się zdarzyć na przestrzeni tych lat, ale nie mówię, tu, nie mówię tutaj o takim celowym działaniu, mm -hmm. że jest ten szacu szacunek dla drugiej strony. Zobacz, żadna z nas też nigdy, Boże, jakie my jesteśmy wspaniałe, yy, nigdy nie zrobiła czegoś takiego, że zamieniłyśmy się nagle w słup reklamowy. Tak. Że była reklama na reklamie. Tylko wręcz przeciwnie, yy, ja tak mam i wiem, że ty też, że jeżeli się pojawia post reklamowy, no to zachować odpowiedni odstęp pomiędzy tymi postami. Albo te posty reklamowe często są same w sobie, jeszcze bardziej naszpikowane. Treścią, wartością, tak. żeby były przydatne, tak? Ja się właśnie zawsze staram, jeśli mam jakąś współpracę, to żeby te, te materiały powstawały we współpracy. One, ja się staram pięć razy bardziej niż przy tych zwykłych, bo właśnie chcę, żeby mimo tej e, reklamy, która oczywiście też nie jest zła, bo hej, ja akurat mogę mówić za siebie, mogę mówić za Monikę. My promujemy rzeczywiście produkty, których używamy. To nie jest tak, że tak. ktoś może przyjść i powiedzieć: hej, mnie, jeśli ja nie znam tego produktu. Więc. E... Więc tak jakby tutaj mamy też czyste sumienie, no i po prostu człowiek się stara, żeby to było jeszcze bardziej wartościowe, żeby ludzie mogli z tego skorzystać, a przy okazji, żeby ta reklama mogła też istnieć, żeby partner był zadowolony. Wie. I też wiem, że obie mamy u siebie dużo produktów, których używamy długo po zakończeniu współpracy. Ty masz na przykład AGD w kuchni, ja mam Nutribullet, ten taki blender tak. do koktajli, który bardzo lubię. Ty masz chyba ekspres do kawy? Tak, mam ekspres do kawy. E, też jestem taka, że ja no na przykład z Sonko bardzo długo współpracowałam i ja do tej pory kupuję Sonko, mimo tego, że nasza współpraca tam się e, trochę zakończyła, ale też nie do końca. No to ogólnie nie, nie współpracujemy już tak intensywnie. To yy, ja po prostu lubię te produkty. Ja, ja je cały czas mam w szafce, więc tak jakby to jest, myślę, też fajne, że jesteśmy po prostu też szczere ze sobą. I, 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 e, i to jest niestety. Widzę coraz y, rzadziej takie widoki i bardzo często jest tak, że widzę u kogoś jeden post reklamowy, po czym nie wiem tydzień czy dwa później ta osoba reklamuje produkt z tej samej kategorii, nie? I mówi, że ten też jest najlepszy, no to który jest w końcu najlepszy? Ale zobacz, to też nie jest coś, co wyklucza szansę na zbudowanie rozpoznawalności, bo ja tak sobie e, cudownie, idyllicznie opowiadam, że no, nam się udało, bo tam zbudowałyśmy zaufanie. Ale tak naprawdę można po prostu e, mieć w nosie to, co ktoś o tobie pomyśli i właśnie ciskać tymi wszystkimi reklamami. Tak. Ale jeżeli wpisujesz się w pewien aktualnie modny kanon, no to ludzie ci to wybaczą i, i tak e, po prostu. Patrzą na ciebie, generują zasięgi, za które znowu reklamodawca jest w stanie zapłacić i to wszystko jakoś cały czas się kręci. Więc w sumie pytanie, jakby nam szło, gdybyśmy może szły tą gorszą drogą, ale o tym się nie przekonamy, bo cenniejsza jest możliwość spojrzenia sobie w lustro. w lustro i jednak gdzieś zachowanie jakiejś tej etyki zawodowej. A jeszcze a propos właśnie tego, jak te firmy i to wszystko się zaczęło rozwijać, to też pamiętam ten moment, kiedy miałam wyrzuty sumienia, że potrzebuję zatrudnić pierwszego pracownika. Tak nie do końca wiesz, wiedziałam, co z tym zrobić i czy chcę, że przecież to wszystko możemy ogarnąć sobie same. Ale sam rozwój firmy i to, że ludzi jest wszędzie więcej i na przykład więcej czasu zajmuje kontakt ze społecznością, sprawia, że te same czynności zajmują dużo więcej czasu, tak? Na przykład odpisanie na komentarze tak. na Facebooku, jeżeli jest angażujący wpis, albo na Instagramie, czy nawet pozostanie w kontakcie w wiadomościach prywatnych, to wszystko zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. No i pojawia się taki etap, kiedy trzeba skorzystać z pomocy innych osób. I ja teraz już z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to czego się obawiałam, czyli na przykład, że będę się bała, czy to jest dobrze zrobione, albo czy że może ja to to wiadomo, zrobię najlepiej, Ta, wiadomo. no to o, okazało się, że nie jestem aż tak wspaniała, jak mi się wydawało i świetnie sobie radzą osoby, to, którym to zlecamy. I właśnie to, że oni zajmują się podwykonawstwem różnych, różnych e, zadań, to sprawia, że ja mogę się skupić na rozwoju produktów. Bo na przykład u mnie bardzo czasochłonnym projektem są diety, ja już tutaj o tym kilka razy opowiadałam, że to jest mnóstwo wariantów e, tych diet z marketów i praca nad, taką, e, pakie, nad takim jednym pakietem, to, to są około 3 miesiące, nie mówiąc o grafikach, wrzuceniu tego do sklepu i tak dalej. Więc to jest też bardzo dużo mojego, e, mojego czasu idzie po prostu na to, tak? To, czego nie widać, albo to, co wy widzicie, dopiero w momencie, kiedy ja robię premierę, wyskakuje jak Filip z z tym, że będzie nowy produkt, a za tym stoją no, długie miesiące pracy. Tak samo jak teraz w Twoim przypadku było na przykład z trasą i mi naprawdę pęka serce, że e, tak wiele miesięcy pracy nie mogło, wiesz, tego pełnego splendoru tak. dostać przez sytuację, jaka jest na świecie. Tak, my do trasy przygotowujemy się ponad pół roku wcześniej. I nad tym pracuję już teraz naprawdę, może nie dużo ludzi, bo tak naprawdę głównie pracuję ja, moja Monika, Agata, e, która pomaga nam też ze sklepem, z zamówieniami, e, Patryk oczywiście. No i do tego dochodzą podwykonawcy, czyli fotograf, wideo e, i tak dalej, i tak e, dalej. Więc e, jest to coś, co. Je, wymaga naprawdę dużo zaangażowania i tak naprawdę od jesieni zaczynają się przygotowania, więc, więc no nie wyobrażam sobie robić tego w pojedynkę, chociaż kiedyś mi się wydawało, że zawsze będę wszystko robić w pojedynkę, ale nie da się i żeby rzeczywiście się też rozwijać, żeby to było na lepszym poziomie, żeby też tym ludziom się bardziej podobało, bo ta usługa będzie miała lepszą jakość, to to jednak wymaga tego, żeby ktoś ci pomógł i już teraz wiem, że to nie jest błąd, żeby że to nie że ja nie jestem słaba, wiesz, że, że mam kogoś, kto mi pomaga, mm. tylko właśnie dzięki temu mogę się bardziej rozwijać, mogę się skupić na tym, co lubię robić. A mnie tak naszło jeszcze taka jedna rzecz, bo tak rozmawiamy o tym naszym, naszych biznesach, o tych blogach, ale e, mam takie wrażenie, zarówno e, o sobie, jak i o tobie, że my byśmy to robiły, nawet gdybyśmy nie zarabiały po prostu jako hobby. I, tak, i to myślę, że, myślę tak. że to jest też tak dość istotne, że. E, My po prostu lubimy to robić, lubimy głosić zdrowe słowo typu miej ciastko i zjedz ciastko i wyluzuj e, i, i byśmy i tak to robiły, ale po prostu tutaj też wchodzi z życie z buta e, i myślę, że przerobienie trochę tej swojej działalności w internecie na to, żeby też móc z tego zarabiać, e, to też rozwija po prostu te treści darmowe dla, dla odbiorców, i to jest chyba najlepsze rozwiązanie i dla nas, i dla nich, żeby żeby tych treści było. Ja się było... Z tym totalnie zgadzam. Bo jeśli są pieniądze, no to na przykład mogę zapłacić graficzce, żeby zilustrowała infografiki, tak, na Insta. Mogę zapłacić fotografce, żeby ona zre zrealizowała zdjęcia przepisów, które ja tam wcześniej układam i dzięki temu na przykład ja nie muszę w naszym mieszkaniu, co jest już praktycznie niemożliwe rozkładać, wiesz, całej planu sesji tak. zdjęciowej i zajmować sobie, nie wiem, dwóch godzin, żeby to wszystko przygotować i dzięki temu mogę wrzucać więcej darmowych przepisów m, dla użytkowników. Albo właśnie produkty mogą być bardziej dopieszczone, bo stać nas na to, żeby zapłacić za skład albo za... Ilustrowanie e-booka, tak? To jest mnóstwo takich przykładów, tak. że dzięki temu, że się zarabia na tym, co się robi w internecie, to można więcej fajnych rzeczy oferować za darmo. Ja uważam, że to jest sytuacja win-win i to nawet jeszcze jedno dodatkowe win, bo ci podwykonawcy na tym zyskują. To też jest coś, co mi sprawia mega frajdę, że ktoś może zarobić dzięki temu, że my coś robimy. To jest też, też dla mnie super. A jeszcze mi się nasunęło coś, co mi odleciało i się zgubiło, więc może za chwilę. A, wiem, czy uważasz, że jeżeli ktoś chciałby zacząć teraz, to nadal ma szansę rozwinąć swój internetowy biznes? Myślę, że tak, ale myślę, że być może wymagałoby to trochę więcej zaangażowania na starcie niż u nas, ponieważ u nas to bardzo stopniowo rosło. Sama wiesz, około 4-5 lat pisania za darmo, mhm. dokładania do wszystkiego tak naprawdę, oszczędzania na to, żeby sobie kupić lepszy aparat, żeby robić lepsze zdjęcia. A teraz jest dość wysoka poprzeczka, ponieważ bardzo dużo osób robi treści o dobrej jakości, jest ich coraz więcej. Nawet jeśli chodzi o trenerki, już nie jest tak, że jest jedna osoba, która nagrywa trening. Jest już ich całkiem sporo i robi się ich coraz więcej, ale uważam, że oczywiście, że można założyć własny biznes i można być w tym bardzo odnosić w tym po prostu duże sukcesy. Ehm... Tylko może po prostu ten start być trochę trudniejszy, że może wiesz, nie, nie będzie tak, że to tak łatwo przyjdzie, tylko trzeba będzie się trochę bardziej nacharować. Ja się z tym zgadzam, ale też z drugiej strony jest bardzo dużo osób w internecie, które uczą jak zrobić ten dobry start. Tak. Jest na przykład pani swojego czasu i jej materiały biznesowe. Jest Ola Foreish z bloga Wildrocks. jest Joanna Banaszewska i jej Insta Akademii. Jest dużo osób, które dzielą się wiedzą na temat tego jak ruszyć ze swoim biznesem i wielu błędów, które my popełniałyśmy i na których my się uczyłyśmy, już nie trzeba osobiście popełniać. Tylko w zasadzie dostaje się gotowy do wdrożenia produkt. Więc na przykład, jeżeli ktoś już prowadzi swój biznes w offline i ma gotową bazę produktów, usług i tak dalej, to myślę, że nadal jest bardzo dobry moment na to, żeby wejść do internetu, a nawet jeśli kogoś jest dużo, bo dietetyków teraz szczególnie jak pojawiła się pandemia i mam wrażenie, że co najmniej połowa branży musiała się Dostosować tak. do tej sytuacji i przenieść się z działalnością do internetu, jest ogromne zagęszczenie, ale to jest taka usługa, że w pewnym momencie, ja mam taką wizję przyszłości, każdy człowiek będzie na tyle uświadomiony w kwestii tego, że zdrowe odżywianie jest ważne, że on będzie musiał wybrać sobie jakiegoś specjalistę, za którym będzie chciał podążać i od którego będzie chciał się uczyć i który będzie go prowadził. A że nie każdego będzie stać na taką indywidualną opiekę, to tutaj właśnie z pomocą mogą przyjść osoby działające prężnie w internecie i działające raczej na produktach niż na takich usługach indywidualnych. Więc wydaje mi się, że nawet w takich e, pozornie bardzo już przeciążonych branżach, jak nasze, bo tego jest faktycznie bardzo dużo, nadal jest miejsce dla nowych osób, o ile będzie właśnie ta pasja, autentyczność i chyba taki e, realny, e, no, realny przekaz, tak? że czujecie, że chcecie się czymś podzielić, a nie teraz jest modne bycie właśnie trenerem, no to się przekwalifikuje na trenerkę. Tak? To, to, tak. to raczej by się nie miało szansy udać, bo na dłuższą metę e, ludzi przyciąga autentyczność po prostu. Też tak uważam. Teraz też mi tak naszło, jeszcze jedna taka rzecz, że to, że jest dużo osób, to nie oznacza, że ludzie wybierają sobie tylko jedną, wiesz, i za nią po, podążają, że tak jakby jest, e, nie wiem, kilka kont, które śledzą, kilka trenerek, z których usług korzystają i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że tylko ta jedna i koniec, tak. tylko e, jest możliwość wyboru i ludzie często wybierają po kilka osób, które obserwują, i to też. Kolejny przykład na to, że można sobie tutaj znaleźć e, miejsce, niezależnie od tego, czy my teraz mówimy na przykładzie swoim, dietety, dietetyk, trener, ale myślę, że nawet z jakimś rękodziełem i, i tak dalej jest, y, jest tego sporo, ale może być jeszcze więcej i też mogą te biznesy odnieść sukces, takie jest moje zdanie. Tylko po prostu e, myślę, że trzeba trochę większej świadomości, właśnie na przykład skorzystania z, z takich osób, z usług takich osób, które wiesz, które uczą, jak to robić. A na zakończenie mam jeszcze takie pytanie. Z czego jesteś najbardziej dumna? Z jakiej akcji produktu albo z czegokolwiek z codziennie Fit pierwsza myśl? Z tego, że cały czas chce mi się pomagać ludziom, że to nie jest takie, że chcę zrobić produkt, żeby zarobić, tylko chcę zrobić produkt, który pomoże. A zyskiem dodatnim jest to, że ja dzięki temu też sobie zapłacę za zakupy w biedronce i za prąd. Więc cieszy mnie to, że mam taką motywację i to też sprawia, że chce mi się robić te rzeczy bardziej. To ja też chciałam powiedzieć, właśnie o raczej pewnej postawie, i u mnie to jest to, że bardzo się staram zawsze robić wszystko maksymalnie praktycznie dla odbiorcy. I nawet jeżeli kosztem tego jest nagięcie jakichś pewnych zasad, dietetycznych i tak dalej, to ja jestem za tym, że jednak to musi chcieć stosować człowiek, a nie tabelka. I, I cieszę się, że mam tutaj chyba taką odwagę do realizowania tych zasad na swoich zasadach. Masło maślane, a, ale y, to powiedzmy, że też pasuje do mojej branży, branżuni, bo y, masełko wspaniałą rzeczą jest y, i myślę, że możemy tym miłym akcentem maślanym się y, powoli żegnać z naszymi słuchaczami dzisiejszymi. Tym miłym akcentem będziemy dzisiaj kończyć, także tak. jesteśmy mega zadowolone z tego, że podjęłyśmy te lata temu decyzję. Ale jeżeli ktoś z Was dopiero przed taką decyzją stoi, to nadal jest dużo miejsca dla wszystkich w internecie. Tak. I to daje naprawdę dużo satysfakcji, więc jak się wahacie, to po prostu spróbujcie i zobaczycie, może coś z tego wyjdzie. Powodzenia i miłego tygodnia. Tak. Pa, pa!